W nowym 2023 roku Włócznia Jaćwingów jako szczególnej wartości Nagroda Prezydenta Suwałk obchodzić będzie 20-lecie. Statuetka jest symboliczną gratyfikacją dla tych, którzy mogą szczycić się ważnymi dokonaniami i sukcesami w prowadzonej działalności, nie tylko gospodarczej, ale również szeroko pojętym życiu kulturalnym, społecznym, sportowym, czy każdym innym ważnym dla lokalnej społeczności. Jubileuszowa gala zaplanowana jest na koniec drugiej dekady lutego, ale już od 15 listopada do końca grudnia możliwe będzie składanie wniosków o przyznanie tej prestiżowej nagrody. Tymczasem, jak ogłoszono, prezydent nieco zmienił zasady plebiscytu. W regulaminie określiliśmy stałą, niezmienną liczbę 5 laureatów w danym roku. W tej piątce pojawi się włócznia Jaćwingów z diamentem. Specjalna, ozdobiona minerałem statuetka, która będzie przyznawana za szczególne osiągnięcia lub działania na rzecz Suwałk. Jak podkreśla Czesław Rankiewicz, tę wyjątkową włócznię, jaka już przewijała się przez suwalską galę, będą mogli otrzymać również laureaci włóczni z lat poprzednich. Czesław Rankiewicz dodaje, że tak zwani diamentowi laureaci będą poproszeni, by posadzić swój dąb w specjalnej alei, jaka ma powstać na suwalskich bulwarach. Każde drzewo będzie nazwane imieniem nagrodzonej osoby. Od 20 edycji kapituła złożona z laureatów z 2 poprzednich lat wskaże spośród kandydatur 3 nagrodzonych. 2 włócznie trafią do osób, instytucji lub podmiotów za szczególne osiągnięcia w sferze społecznej, sportowej, edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej lub działania na rzecz rozwoju innowacji. 3 statuetka trafiać będzie do rąk przedsiębiorcy działającego na terenie miasta Suwałki. Otrzymać ją będzie można w uznaniu za produkt lub usługę cieszącą się uznaniem konsumentów. Ostatnich 2 laureatów wskaże prezydent, przy czym jedna z nagród opatrzona będzie wspomnianym diamentem.